Dobra. Dzień dobry Państwu, po raz drugi, jak to się mówi, tutaj go opowiem Wam historię o całym życiu, jak to się mówi, no przeciętnie o Panie Konowiczu tutaj go i no i majorze. No może zacznę o majorze najpierw tutaj go, bo że on chodził swoje, jak to się mówi, zbierać pająki i łapać te wiewiórki tutaj go. On potrafi w ciągu tygodnia dwa razy ubyć z mieszkania tu ten, no i na te swoje, jak to się mówi, spotkania, nie wiem tam z kimi tu ten jest on ten, ale zawsze po dwóch dniach zawsze wraca do domu, jak to się mówi, tam do na szkolno 17 tu ten robi swoje, ale tylko tyle, że prześpi się, tu ten nagra lajta i wychodzi dalsze po dwóch dniach, tu ten, bo trochę pieniędzy, że zdobędzie na lajcie tutaj go. I jest ogółem człowiekiem takim, no można powiedzieć, że jak przyjdzie the best, no to the best jest, a jak nie, to przychodzi trochę już pod tego tam, jak to się mówi, już po swoich tych no płynach tutaj go. Ekonom, jak to się mówi, człowiek rozkazujący jest i lewe ręce ma, jak to się mówi, no nie powiem, byłem u niego prawie 3 tygodnie, no pomagał mi drzewo piłować do tego, ale co chodziło o miarę rąbania tu ten i temat dla mnie zapłaty, to zerówka była. Tutaj go tylko tyle, że zrobić jemu jedzenie, jak to się mówi, herbatka, to musawa była rano z samego. Tu ten jedzenie jemu, a druga sprawa, że on na cukrzycę chory jest, to nie powiem, że nie, i tego. I jemu wszystko mięsko gotowane musiało być, a nie, że surowe, bo i tego. Herbatka bez cukru. Druga sprawa, że nie lubię, jak mi ktoś rozkazuje, bo jestem za poważnym człowiekiem, żeby mi ktoś rozkazywał. To raz. Druga sprawa, że jest jeszcze na to, że ja jako bezrobotny potrzebuję pieniążków zawsze, a tylko tyle, że na papieroski mi dawał i tu ten, no i na, już nie wspomnę na co jeszcze, i na mleczko, to ten, i tylko, że nie jestem czarnym murzynem na tej zasadzie, bo to jest różnica. Być murzynem, a być Polakiem, to jest chyba też prawda. Bo murzyn pracuje też za pieniądze, a Polak też za pieniądze. No to trzeba trochę zrozumieć życie prywatne człowieka polskiego, a nie, że prywatnego, jak to się mówi, murzyna. Bo murzyn mieszka przynajmniej gdzie się da, a Polak mieszka, powinien, jak to się mówi, w budynku tutaj go mieć swoją miejscówkę. A tu ja patrzę, że jak byłem, pracowałem, to musiałem mieszkać przynajmniej w busie i na pace. Jak wiecie, co to znaczy samochód, Lublin, tutaj go, i w Lublinie spałem na pace, a w domu nie miałem miejsca. A pokoi ma aż, aż. I w żadnym pokoju przeciętnie można, mogę powiedzieć, że nie ma porządku, bo dwa kontenery, jak mówiłem wcześniej, jeszcze załadowane, a jeszcze teraz to jeszcze drugie, może dwa trzeba by było. Wiem, że to kosztuje wywóz, to ten, ale porządek też kosztuje. A nikt za darmo nie będzie robił. Każdy, jak to się mówi, nawet najgorszy pijak, jak to się mówi, tutaj go i piwiarz, to zawsze będzie chciał te piwo czy co wypić. I wtedy będzie może pracował. A nie powiem tam, niedaleko przecież knajpa jest, tutaj. To tych gości można spotkać aż, aż. I każdy przyjdzie i to będzie mu wynosił.
tylko on będzie się bał, że będzie wynosić to, co nie trzeba, a i tego. A była wcześniej gadka jeszcze z nim razem, jak u niego byłem, to była gadka, że po prostu weźmie do kontenera, w paczkach popakuje i do kontenera będzie wszystko wrzucał. Te swoje książki, nie książki, bibliotekę całą, to ten, ale to nie jest człowiek, do którego można powiedzieć tak, bo nie, to jest zawsze. Ale tak nie można powiedzieć. I według mnie to jest, jak to się mówi, ostatni polski. Już nie powiem co dalsze jeszcze tutaj, bo tych słów nie wypowiadam na ludzi, którzy uważali mnie wcześniej, a teraz mnie ochraniają. I na żywca mówię, że ja jestem taki, nie taki i tu ten, i że jestem, jak to się mówi, no przeciętnie alkoholikiem, a przeciętnie mój alkohol to, o, mogę wam pokazać państwu, kiedy piję, to piję, ale piję to po godzinach, dajmy na to, no 16, 17, a na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, no trochę dopracowuję to ten, ale zawsze tylko mleczko, jak to się mówi, myślaneczka, nie, że jak Konokowicz krzyczy, że on tylko pije też maślankę i to tego. No, nie wierzę w to, no. Wiem, że maślankę pije, a co w domu pije, to ja nie wiem. To tak samo jak i Meksykano, też tylko mleko pije. A druga sprawa, zainteresował mnie ten film. Temat majora, a ciebie z wiadrem, panie Krzysztofie. To dziwne, jak ty za nim biegałeś. To on aż jak koń miał po kolana i wiadro trafiał. To już jest interesy, jak to się mówi, wasze, tylko że wy ludzi obrzydzacie. To na tym nie chcę wierzyć w to, że taka opcja by mogła być pozwana w telewizji, czy nie bądź gdzie, że takie rzeczy się dzieją na tej dzielnicy. A wy krzyczycie, że wy pomagacie ludziom. To jest opcja. Dla mnie to jest czysta, jak to się mówi, przeciętnie durnota i że takich rzeczy można nagrać i posłać w świat. A krzyczę ostatnio, było opcja, że Krzysiu, zrobiłeś dla mnie taką rzecz, że przesłałeś się z całego lajta tutaj, oglądało mnie ponad 10 tysięcy ludzi. I na dzień dzisiejszy to telefon się u mnie nie urywa. Nie wiem dlaczego. Takie opcje mogłeś zrobić dla mnie, co ja dla ciebie pomogłem. Bo jednak trochę ci pomogłem w domu i tego. Szorowałem podłogi, nie podłogi. Prawie półtorej godziny przez całe i pokój, i te korytarze, nie korytarze. Ludzie byli, ludzie widzieli, ludzie nas w sumie przysłali to wszystko w latach tak samo, że trochę inaczej się zmieniło u ciebie w tym mieszkaniu po tylu latach, bo wcześniej też byli, widzieli, jak mieszkanie wygląda. Dlatego nie lubię tego chamstwa, jak to się mówi, za przeproszeniem, i tego, żebyś ty na mnie nagrywał brzydkie rzeczy. Bo ja jestem człowiekiem kulturalnym, a nie chamskim. A patrzę, wy robicie ze mnie wariata, jak to się mówi, na dzień dzisiejszy i tego, że wszystko nagraliście, to co ja nie robiłem, a wy robiliście. Jako ty, Krzysio i major, jak to się mówi, już nie powiem nazwiska, bo tego nie wolno uzjawniać, bo ja sam jestem inaczej okrzczony, jak to się mówi, ale każdy już mnie zna. I tak. Także ludzie, proszę was o jedną rzecz. Nie wysyłajcie tam żadnych rzeczy na ten szkolno, to ten, bo
oni się bogacą z was, a ja dostaję się pod tył. Za przeproszeniem tutaj, no. I także liczę na waszą pomoc swojską, jak to się mówi, i następnym razem, jak ten, to poślę wam numer telefonu i numer konta. I możecie, jak to się mówi, dla mnie, czy przesyłać pieniążki i paczki, to będą na adres. No, na dzień dzisiejszy wam nie podam, jak to się mówi, bo za wcześnie jeszcze jest. Czekam na otwarcie swojego lajta, jak to się mówi, i na wasze, jak to się mówi, prezenty, żeby mógł otworzyć swojego lajta własnego, a nie, że będę korzystał z jakiegoś innego lajta i tutaj, bo dla mnie to trochę nie pasuje jest. Także naprawdę dziękuję wam, jakbyście mogli w najszybszych dniach przeciętnie przesyłać tutaj go na inne adresy niż te, co są moje podane wcześniejsze.